Cześć! Z tej strony Dorota Traczyk, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Dzień dobry, cieszę się, że mogę do Was dzisiaj pomówić troszeczkę. Dzisiejszym tematem, który postanowiłam podjąć, będzie objadanie się, inaczej zwany wilczy apetyt, wilczy głód, który pojawia się w momencie wychodzenia z zaburzeń odżywiania, a czasami jest pierwszym sygnałem, który może nam powiedzieć, że to jest już odpowiedni czas na to, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, żeby coś zrobić, ponieważ organizm zaczyna nas niesamowicie zaskakiwać. Wyjaśnię od początku troszeczkę, co to jest, jak ja to definiuję, jak ja na to patrzę i o czym dokładnie mówię. I tak, może zacznę od tego, że bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy cierpimy na zaburzenia odżywiania, już jesteśmy trochę w nich, że tak powiem, no to mamy sytuację, w której dosyć łatwo jest nam trzymać restrykcje. No niestety, no, układ, ośrodek głodu i sytości jest zaburzony, to na pewno, ale też silne przekonania, które sobie wyrabiamy, no sprawiają, że dosyć łatwo jest nam trzymać bardzo silne restrykcje kaloryczne. Czyli bardzo łatwo jest nam po prostu nie dojadać. Jeszcze do tego te silne przekonania, wkręcenie jakby w swoje schematy powoduje, że wręcz czujemy taką niesamowitą siłę w tym trzymaniu tych restrykcji i czujemy jakiegoś rodzaju dziwną dumę w związku z tym. I tutaj no, co prawda nie ma z czego być dumnym tak naprawdę, bo w niczym to nam nie pomaga, już na pewno w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania. Także no właśnie, i organizm nasz jest taki super inteligentny, że chce nam w tym pomóc. Chce nam pomóc w tym, żebyśmy po prostu zaczęli jeść normalnie, zaczęli realizować swoje potrzeby energetyczne i zaczęli no właśnie odżywiać swój organizm, czyli no tak, czyli zacząć dojadać po prostu. I wilczy głód, wilczy apetyt pojawia się i często mylony jest z jedzeniem emocjonalnym. Bardzo często występuje u osób, które bardzo długo są na dietach, które bardzo długo nie dojadają lub bardzo długo starają się nie dojadać i objawia się albo w postaci jakichś tam po prostu napadów, tak, bo to jest inny temat i ja to bardzo chętnie omówię w innym odcinku, ale tak, bardzo często pojawia się w formie napadów na początku, ale to, co bym chciała dzisiaj podkreślić, to jest głód i apetyt, który towarzyszy nam w momencie, kiedy zaczynamy przełamywać się, albo już po prostu nasz organizm jest na skraju i już po prostu nie wytrzymuje i włącza nam się mega głód, albo w momencie, kiedy zaczynamy już wychodzić z zaburzeń odżywiania, chcemy wprowadzać jakieś zmiany i tak jakby aktywuje się, jakbyśmy włączyli po prostu jakiś przycisk i zaczyna aktywować się coś, co sprawia, że chce nam się jeść i jeść i jeść i jeść. A wiadomym jest, że w momencie, kiedy chcemy wyjść z zaburzeń odżywiania, no to najprawdopodobniej już ten ośrodek głodu i sytości mamy rozregulowany. I o co chodzi tutaj? Chodzi o to, że nie czujemy po prostu satysfakcji po posiłku. Czyli powiedzmy, jesteśmy w stanie na luzie zjeść więcej niż nasz starszy brat albo młodszy brat, niż nasz tata, niż wszyscy dookoła i zdziwi mi się, jak to jest możliwe, że ktoś jest w stanie zjeść i nie chce mu się jeść więcej. Jak to jest w ogóle możliwe? I to wszystko jest objawem tego, że po prostu jest zbyt mało leptyny, czyli tego hormonu, który pomaga nam osiągnąć stan sytości i satysfakcji po posiłku i naszym celem w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania jest to, aby ten poziom leptyny wyregulować. Oczywiście reguluje się to przy pomocy po prostu zwiększenia masy ciała, no bo leptyna jest produkowana przez tkankę tłuszczową. Tak, czyli nie ma leptyny bez przytycia, bez odpowiedniego poziomu tkanki tłuszczowej. Jednocześnie pojawia mi się od razu pytanie i wątpliwość, którą możecie mieć. Zresztą widziałam już jeden komentarz i też kilka moich podopiecznych mnie o to pytało. Dorota, jak to jest możliwe, że ludzie są grubi? Jak to jest możliwe, że ludzie tyją, tak? I tutaj chętnie ten temat w ogóle przeniosę na inny odcinek, bo nie chcę też robić z tego wielkiego wywodu, ale w przypadku osób otyłych czy z nadwagą jest zupełnie inna sytuacja.
Także nie możemy myśleć o tym, że my w momencie, kiedy zaczniemy wychodzić z zaburzeń odżywiania, od razu wpadniemy w nadwagę lub otyłość, jeżeli będziemy słuchać organizmu, bo to nie o to chodzi. To tak nie działa. Ale mówię, wytłumaczę, postaram się nagrać to w kolejnym odcinku, bo to jest naprawdę naglący, ważny temat. Ale dzisiaj będę mówiła o tym objadaniu, o wilczym głodzie. Zapisałam sobie tutaj, żeby omówić, czym różni się zwykłe objadanie, czyli objedzenie na przykład na skutek tego, że po prostu przez jakiś czas jedliśmy za mało i nasz organizm się buntuje i po prostu musi to zrekompensować i jemy tak jakby bez kontroli, jemy ponad swoje możliwości fizyczne, czujemy, że to jest za dużo dla nas, ale nie możemy się powstrzymać. To tak, to się dzieje zazwyczaj, kiedy mamy jakąś tam dietę zbyt restrykcyjną i zwyczajnie organizm pęka w pewnym momencie. Czyli bardzo często taki nasilony apetyt, silny głód pojawia się, kiedy nawet nie mamy zaburzeń odżywiania jako takich długotrwałych, ale po prostu jesteśmy na głupiej diecie. No inaczej tego nie umiem nazwać. Czyli diecie, albo która najczęściej ma za mało kalorii i w momencie, kiedy jednocześnie ćwiczymy czy ruszamy się za dużo. Czyli nie mamy wyważonego deficytu energetycznego, tak, odpowiednio, tylko po prostu od razu rzucamy się na jakieś ekstremalnie niskie dla naszych potrzeb kalorie. Ja nigdy tutaj nie wymawiam, o jakich kaloriach mówię, ponieważ dla każdego jest to zupełnie inna norma i nie chcę, żeby ktoś stwierdził, że na przykład ja jem tam, 2000 i dla mnie bardzo mało to jest tam, 1000 kalorii, tak? Ale dla innych na przykład 2000 to super mało, bo jego zapotrzebowanie, ich zapotrzebowanie wynosi powiedzmy 3-4 tysiące, tak? Więc ja tutaj nie chcę iść w cyfry. W momencie, kiedy jemy za mało, to po prostu zdarzają się napady, które wynikają z tego, że organizm domaga się jedzenia. Nasz organizm naprawdę jest organizmem, jest maszyną, której bardzo warto jest ufać i słuchać. I tak jak wielokrotnie mówiłam, bardzo wsłuchiwać się w jego potrzeby. A czym jest taki wilczy głód, który może trwać dłużej? Chwilę sobie tylko wyłączę. Ojejku. Ja sobie wyłączę tylko telefon, bo mi tutaj pika. I już przejdę do tego. Czym jest wilczy głód, o którym bym chciała porozmawiać i jak ja to definiuję? Wilczy głód jest to ten moment, w którym organizm czuje, że może w końcu zrekompensować energię, którą mu zabrano. Czyli przez wytworzony długotrwały deficyt, przewlekły, czyli trwający kilka miesięcy, kilka lat nawet, tak? Kilkanaście lat, bo z takimi przypadkami oczywiście też mam do czynienia. Zresztą ja też byłam takim przypadkiem. I to powoduje dojście do momentu, w którym hormony są tak rozregulowane, w którym organizm jest już na skraju po prostu wyczerpania i on potrzebuje tej energii olbrzymich ilości. I błędem jest wtedy porównywać się do osób, które zaburzeń odżywiania nie miały lub nie miały deficytu przez tak długi czas, ponieważ musimy zacząć ufać temu, że nasz organizm, który przeszedł bardzo dużo podczas silnych restrykcji, on potrzebuje dużo więcej energii niż organizm, który tych restrykcji nie miał. W związku z czym, nawet jeżeli nie jesteś super szczupły, super szczupła, nawet jeżeli twoje BMI nie wskazuje na niedożywienie, ale przewlekle przez wiele lat, przez wiele miesięcy stosowałeś deficyt energetyczny, twój organizm w pewnym momencie dojdzie do momentu, że włączy tak zwany wilczy głód. I wilczy głód ma na celu fizjologicznie to, aby wyrównać zapotrzebowanie i zrekompensować te straty energetyczne, które organizm doświadczał przez ostatni czas. W związku z tym, w momencie, kiedy pojawia się wilczy głód, całkiem logiczne wydaje mi się, logiczne i takie odruchową reakcją jest to, że boimy się tego głodu, bo boimy się puścić kontrolę, tak? No to na pewno, to zazwyczaj się zdarza. Boimy się tego,
co nasz organizm teraz planuje zrobić, bo nagle po prostu zachowuje się totalnie inaczej, w sensie nagle ciągnie nas do tego jedzenia, no tak jak nigdy wcześniej. Do tej pory byliśmy super, super silni, tak? Super łatwo było nam to trzymać wszystko, ale teraz już nie potrafimy. Teraz już po prostu jesteśmy tak głodni, non-stop, niezależnie od ilości, które jemy, że to jest po prostu przerażające. Okej. To może być przerażające, to jest totalnie normalne, że jest to przerażające, ale jest to też bardzo ważny czas, abyśmy zaczęli słuchać naszego organizmu, czyli pozwolili sobie na to, aby jeść tyle, na ile on wskazuje. To wszystko ma prowadzić do regulacji hormonalnej, do regulacji właśnie tego ośrodka głodu i sytości, ale wyobraźcie sobie, że wasz organizm, twój organizm musi mieć tą pewność, że przez jakiś czas będziesz mu dostarczał cały czas tyle, ile on potrzebuje. W związku z czym, w momencie, kiedy ten apetyt, ten głód tak bardzo się rozkręca, on szuka tego potwierdzenia, czyli jestem głodny, czy dostaję tą energię? Okej, dostaję, no to dalej jestem głodny, dostaję tą energię? No dobra, dostaję. Ale jestem dalej głodny? Nie dostaję energii? Okej. To jest cały czas stan niebezpieczeństwa, to jest cały czas stan deficytu, to jest cały czas nieodpowiednie środowisko dla mnie, czyli ja cały czas muszę nakręcać myśli o jedzeniu, ja cały czas muszę nakręcać głód, ja cały czas muszę nakręcać te wszystkie schematy, bo ja nie jestem w dobrobycie kalorycznym, ja nie jestem w środowisku, w którym po prostu ta energia jest dla mnie dostępna. I co wtedy się dzieje? Wtedy są napady, znowu kolejne. Wtedy organizm zazwyczaj rozregulowuje się dalej, czyli raz, że hormony tarczy, no to są te wszystkie dolegliwości i wszystkie skutki zaburzeń odżywienia, o których już mówiłam. Ale tak, to wszystko się w tym momencie nasila. I ważne jest wtedy to, aby zatrzymać się i wsłuchać się w ten organizm, to zawsze, ale zdecydować się na to, że będziemy po prostu jeść. Jeść i jeszcze raz jeść, bo on tego po prostu potrzebuje. I wiecie co? Powiem Wam, że nie da się, i to mówię 100%, ze 100% przekonaniem, nie da się wyjść z zaburzeń odżywiania w momencie, kiedy będziemy się blokować. Nie da się wyjść z zaburzeń odżywiania, kiedy będziemy mówić, okej, ja będę jeść zgodnie z tym apetytem, ale do pewnego momentu. Nie, nie ma takiego czegoś. Do pewnego momentu to dalej jest po prostu brak zaufania do ciała. Dlaczego mamy się bać tego, że on nam mówi jedz, jedz i jeszcze raz jedz? No dlaczego? No dlatego, że boimy się, że po prostu zaczniemy tyć w nieskończoność, tak? A to nie nastąpi. W momencie, kiedy mamy taki silny głód, my nie wyobrażamy sobie jeszcze tego stanu, kiedy będziemy usatysfakcjonowani po posiłku w 100%, kiedy zjedzenie normalnej porcji będzie nam wystarczyć, bo teraz jesteśmy w stanie prawdopodobnie, w którym jedząc posiłek i patrząc na to, jak inni jedzą, tak, czasami już boimy się, że nam się to zaraz skończy i inni będą usatysfakcjonowani w tym momencie, tak? Czyli inni już będą nasyceni dookoła nas, a nam będzie głupio i wstyd i będziemy się po prostu z tym czuć bardzo źle, że nam chce się jeść jeszcze. A głębokim przekonaniem, takim części osób, przynajmniej części moich podopiecznych na pewno, z którymi pracuję i pracowałam, było to, że im się nie należy to jedzenie w takiej ilości, jakiej potrzebują, bo przecież innym wystarczy mniej. To dlaczego ja mam tak dużo jeść? To w ogóle tutaj coś nie gra. Zwłaszcza, że ja powiedzmy moje ciało i tutaj wiadomo, odniesienia są do takiej tradycyjnej dietetyki, czyli dietetyki osób zdrowych, tak? Że przecież jeżeli ja ważę mniej niż inni, to dlaczego ja mam potrzebować więcej? Pamiętajcie, że wasz organizm kompletnie pamięta wszystko to, co doświadczył, tak? On pamięta to, że cały czas jest w deficycie. On pamięta to, że cały czas to jedzenie nie jest egzekwowane w takiej ilości, w jakiej powinno być. W związku z czym odpowiedzią na to, co robić w momencie, kiedy mamy wilczy głód, jest to, żeby jeść. I jeść, i jeść. I zwiększyć sobie te posiłki i nie oceniać absolutnie tego, czy ja jem za dużo, czy ja jem za mało, bo organizm Wam naprawdę podpowie, jak będzie za dużo. Tylko prawdopodobnie nie dziś, nie jutro, może nie za tydzień, nie za miesiąc, może za trzy, bo to tak trwa. To czasami trwa miesiąc, to czasami trwa 3 miesiące. U mnie to trwało pół roku, tak? Ponad pół roku jadłam po prostu i jadłam, i jadłam, i jadłam. I jadłam, dopóki po prostu myśli mnie męczyły z tym jedzeniem. Teraz już, no nie, no zjadłam sobie przed chwilą, o tutaj,
Ja zjadłam sobie cornflakes z orzeszkami i z mlekiem jako trzecie śniadanie w sumie, bo jest 13, ale a jakoś dzisiaj jestem głodna. I w tym momencie już mi przeszło, już o tym nie myślę. No mogę nagrywać, mogę się skupić na tym, co mówię do Was. I nie rozkminiam tego, co ja zjem zaraz, tam za godzinę czy za dwie. Absolutnie nie. Ale do tego potrzebne jest duże zaufanie dla naszego organizmu, że nie trzeba myśleć o tym, czy ja teraz zjadam za dużo, czy za mało, bo jeżeli tak myślicie, to prawdopodobnie zjedliście za mało, no po prostu. No. Osoba zdrowa naprawdę nie rozkminia, czy ona zjadła za mało, czy za dużo. No za dużo czasami może się zdarza, jeżeli są to osoby, które no po prostu wybierają takie jedzenia, czyli średniej jakości, na co dzień, w dużej ilości, tak nie zważają może na jakość tego pożywienia i na przykład mają okres, gdzie przytyli tam kilka kilo przypadkowo, tak? Tylko że w tym momencie to jest zupełnie inaczej, kiedy ja trochę już wjeżdżam na ten temat odnośnie tego, dlaczego ludzie tyją. Z jednej strony, może tak, żeby nie plątać. Z jednej strony ludzie tyją dlatego, bo starają się cały czas ograniczać jedzenie. To zwłaszcza te osoby, które są od zawsze na diecie, tak? One od zawsze starają się ograniczać jedzenie, nie robią tego dobrze, czyli ucinają za dużo kalorii, a później wpadają właśnie w takie coś, że weekend przychodzi i już nie mogą wytrzymać tej kaloryczności, tak? I po prostu się objadają, tak? To jest jedna rzecz, że totalnie w ogóle no źle to robią. Druga rzecz jest taka, że wybierają niewłaściwe pożywienie. I to są osoby, które po prostu nie mają świadomości żywieniowej. I tak jak ja Wam mówię, że jedzenie produktów przetworzonych może być dla Was dużo lepsze teraz, no bo układ pokarmowy, wiadomo, zupełnie inaczej pracuje w momencie, kiedy jesteśmy w zaburzeniach odżywiania albo po zaburzeniach odżywiania, no to u takich osób zazwyczaj no nie ma podstaw. I u Was przetworzone jedzenie będzie podbijać superkalorykę i to jest fantastyczne na przykład, naprawdę rozwiązanie, zwłaszcza aby przełamywać różne strachy dotyczące poszczególnych produktów, posiłków, a u tamtych osób te produkty były przez długi czas bazą. I Wy w momencie, kiedy stosowaliście już 1000 diet albo nie stosowaliście diet, ale wiecie, co jest dobre, co jest zdrowe, a co jest niezdrowe, tak w takim bardzo ogólnym ujęciu, to u tych osób tego za bardzo nie ma. Czyli bazą diety są te produkty przetworzone, a uzupełnieniem albo nie są ewentualnie jakieś tam, wiadomo, pełnoziarniste produkty, warzywa, odpowiednia ilość białka i tak dalej, bo to jest bardzo ważne, że zbilansowanie diety u osoby zdrowej, nie mówię w zaburzeniach odżywiania, u osoby zdrowej, będzie warunkowało to, jak bardzo jesteśmy nasyceni dietą. W momencie, kiedy ta dieta jest rozregulowana, jest za mało snu, no to ten apetyt jest faktycznie za duży. Ale u Was, u osób, które były na diecie przez wiele lat, naprawdę nie ma możliwości takiej, że zaczniecie słuchać organizmu, mając już mocną bazę, jeżeli chodzi o to, co jest złe, a co jest niedobre. Przepraszam. Mając świadomość tego, co jest zdrowe, tak? A co jest niezdrowe, wy wiecie doskonale, o co chodzi w diecie, w której zwyczajnie mamy bazować na produktach prostych, zdrowych, tak? Wiecie, jak zbilansować białko mniej więcej, że to białko jest potrzebne. Wy te podstawy macie i jestem przekonana, że tak jest. I w takim przypadku, uwierzcie mi, nawet jeżeli będziecie jeść produkty przetworzone jako dodatek w diecie, to wszystko będzie dobrze. I mówię to też z Wam, nie tylko z mojego doświadczenia i z doświadczenia w pracy z podopiecznymi, bo to bardzo, bardzo mi pomogło w wyrobieniu sobie pewnych też obserwacji, w potwierdzeniu też tego, co mówię. To nie ma opcji, że po prostu zaczniecie tyć w nieskończoność. No nie ma opcji. Po prostu organizm się będzie przed tym bronił, bo który organizm, pokażcie mi jeden organizm, który sobie po prostu wychodzi z zaburzeń odżywiania i myśli sobie,
teraz chcę wpaść ze skrajności w skrajność i być otyły, czy mieć nadwagę. No jaki byłby to, po prostu jaki byłby sens w tym? Jaki? No nie ma sensu. Organizm będzie dążył do tego, dlatego tak te myśli o jedzeniu są nasilone, żeby uzyskać homeostazę. Jeżeli uzyska homeostazę, to on naprawdę się wyreguluje i naprawdę uczucie i presja na jedzenie, czyli duży apetyt, duża chęć, będzie po prostu maleć. To jest fizjologicznie wszystko ogarnięte, że tak powiem, nieładnie. W związku z czym naprawdę zaufanie do organizmu na tym, w tym momencie jest kosmicznie ważne. Kosmicznie ważne. I nie znam osoby, która wychodząc z zaburzeń odżywiania doprowadziła się do otyłości czy nadwagi. Nie znam osoby, która robiła to dobrze, czyli zaczynała reagować na swoje potrzeby prawdziwe i nie odzyskała tej regulacji w ośrodku głodu i sytości i nie było takiego dnia, że w pewnym momencie stwierdziła, że kurde, no zjadłam tyle co zawsze, przedostatni czas, gdzie nie hamowałam się i nagle poczułam sytość. Wiecie, jakie to jest piękne uczucie? Tego Wam życzę. Życzę Wam też tego głębokiego zaufania do swojego organizmu. Życzę Wam odwagi, żeby to zrobić, bo jest to niesamowicie trudny krok, ale jednocześnie jest to bardzo ważny krok, bardzo przełomowy krok. Jest to krok, który gwarantuje, że wyzwoli Was z dużej części Waszych lęków, jeżeli tylko zaakceptujecie to, że Wasz organizm będzie się zmieniał. Ale trzeba to zaakceptować, żeby być zdrowym. I nie słuchalibyście mnie, gdybyście nie chcieli być zdrowi. Dajcie znać, jakie tematy Was interesują. Dajcie znać, proszę, czy omówienie tego tematu Was satysfakcjonuje. Ja nie ukrywam Wam, że... i też przepraszam słuchaczy podcastu, że jestem troszeczkę rozproszona, bo w momencie, kiedy mówię do kamery, muszę się skupiać i na tym, i na tym, i nie jest to jeszcze moją normą. Ale tak jak wiele razy powtarzałam, te filmy robię praktycznie bez cięć, chyba że aparat mi się wyłączy. Bez cięć w ścieżce dźwiękowej, ponieważ wolę to robić, niż być idealna i tego nigdy nie wypuścić. Przede wszystkim dlatego, że wiem, jak Wam to pomaga. Wiem też, że bardzo wielu podopieczni, którzy są pod moją opieką, też słuchają tych podcastów i wiem, jak bardzo im to pomaga. Także wolę nagrywać, niż być super idealna, więc wybaczcie mi brak idealności, ale ten kanał nie będzie o tym, jak być idealnym, tylko jak być zadowolonym z siebie, jak robić kroki do przodu, pomimo tego, że nie są to łatwe kroki, bo wychodzenie z zaburzeń odżywiania jest cholernie ciężkie, jest na maksa ciężkie. No ale nikt za nas tego nie zrobi. W związku z czym, podsumowując dzisiejszy temat, jeżeli odczuwasz wilczy głód, jeżeli masz ochotę jeść i jeść i jeść i cały czas myślisz o jedzeniu, to wiecie co? To wiesz co? To jedz. To po prostu zacznij od tego, że zwiększasz główne posiłki swoje, 3 czy tam 4, i pomiędzy tymi posiłkami też jedz. I w momencie, kiedy złapiesz sobie myśl taką, że kurde, czy to nie jest za dużo? Boże, dlaczego ja się ciągle objadam? Dlaczego ja mam ochotę tak dużo jeść? To po pierwsze pamiętaj, że często jest to subiektywne, czyli z mojej perspektywy to wcale by nie było dużo. Po drugie, zastanów się, co ty jesz. Czy ty tylko nabijasz sobie objętość jakimiś warzywami, po których może boli cię brzuch, albo owocami tylko? Czy to są konkrety? Czy nie omijasz tłuszczu, bo to też jest super ważne? I czy nie starasz się oszukać? Bo wiecie, no dużo osób oszukuje w taki sposób, że chce nabijać objętość i wtedy patrzymy i o, jak dużo, faktycznie dużo jesz, faktycznie, no przecież olbrzymi posiłek z tych warzyw jest. Nie o to chodzi. Organizmu nie oszukamy, tak? W związku z czym, pamiętajcie, tu liczy się energia. Czyli jeżeli nie jesteś w stanie zmieścić bardzo dużej porcji, a cały czas myślisz o jedzeniu, no to zacznij skupiać się na źródłach energetycznych, takich, które będą silnie energetyczne, czyli to, co podpowiada Ci organizm. I to mogą być orzechy, masło orzechowe, mogą być to lody z dodatkami też orzechów, czyli żeby podbić sobie ten tłuszcz,
Mogą być to nawet rzeczy przetworzone, tak? Przez pewien czas możesz mieć do nich bardzo dużą ciągotę i to też jest okej. To też jest okej, że masz ochotę na coś typu, nie wiem, ciastka, tak? Które są połączeniem tłuszczu i cukru i które teoretycznie uważane są za niezdrowe, ale w tym momencie, szczerze mówiąc, bardziej niezdrowe jest to trzymanie tego deficytu i trzymanie organizmu w takich ryzach mocnych, aniżeli danie mu tych ciastek, nakarmienie go tym i odzyskanie zdolności do tego, aby organizm odzyskał homeostazę, też energetyczną. Nie ma co się hamować. Jeżeli masz ochotę na ciastka, jedz ciastka. Jeżeli masz ochotę jeść bułkę z masłem, z serem i keczupem, tosty. Jeżeli masz ochotę jeść olbrzymie porcje na obiad albo wielkie śniadania, jedz to po prostu. Jedz to tak długo i bądź cierpliwy, jak długo twój organizm będzie tego potrzebował, bo gwarantuję, że on da ci to uczucie sytości. Aby posłuchać też troszeczkę o efektach moich podopiecznych, zapraszam Cię do tych filmów, które z nimi były przeprowadzone, ponieważ oni tam też, ja też zadaję zawsze to pytanie o to uczucie sytości i zobaczycie, oni też mieli to uczucie, że oni boją się, że tego nie odzyskają, że to jest jakieś wyobrażenie o tej sytości, że ona kiedyś gdzieś tam nadejdzie, ale w momencie, kiedy ona nadchodzi, jest strasznie dziwnie, ale jednocześnie strasznie fajnie i wtedy widać, że to wszystko działa, że to wszystko ma sens i że można się uwolnić z ciągłego myślenia o jedzeniu, z ciągłych restrykcji, z ciągłych schematów dookoła tego i można być po prostu wolnym, a o to nam chodzi. Dziękuję Wam na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo i pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że nie wyszło zbyt chaotycznie. Komentujcie mi proszę i udostępniajcie, jeżeli tylko uważacie, że ten materiał może komuś pomóc. Ściskam Was i do zobaczenia. Pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!